Dzisiaj w naszym studiu znakomite polskie piłkarki Ewa Pajor i Agata Tarczyńska. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. I gościcie w Opolu, no nie bez powodu. Dzisiaj tak naprawdę święto kobiecej piłki nożnej w opolskiej Stogu Arenie. Turniej młodzieżowy Pajor Tarczyńska Visa Winter Cup 2023, którego to jesteście ambasadorkami. W rywalizacji będzie brało udział 8 drużyn. No właśnie, chyba będzie kogo i co oglądać. Tak, zdecydowanie myślę, że to będzie fajny dzień, będą no niesamowite piłkarki, które tak naprawdę dopiero zaczynają swoją przygodę z piłką, dlatego nie możemy się doczekać i czekamy na pierwszy mecz. Ale wiemy też, że będzie coś dla kibiców. Dokładnie, dla kibiców też będą nagrody, będzie można licytować koszulki, gadżety, ale też mamy taki specjalny puchar kibica dla fanów, którzy będą dopingowali mocno, jest do wygrania, tak jak mówię, właśnie Puchar Kibica i mała nagroda. Jaka jest formuła tego turnieju? Znaczy, ile będą trwały te mecze, tak żebyśmy wiedziały, no jak drużyny będą grać? Dziś będzie losowanie, dzielimy na dwie grupy, jest 8 zespołów, no i gramy i czekamy na finał. Czy są już faworyci czy faworytki? Dlatego, że no to nie jest pierwsza edycja tego turnieju, którą w ogóle organizujecie w Polsce. Tak, to jest druga edycja Winter. Już też były dwie edycje Summer. Oczywiście też będzie również w nowym roku edycja Summer, ale teraz Winter jest drugi raz. Tutaj pierwszy raz w Opolu, dlatego faworyci myślę, że wszystkie drużyny, które przyjechały, będą walczyć o to, żeby dobrze się bawić, bo myślę, że to jest najważniejsze, ale też stanąć na najwyższym podium i wygrać puchar. No właśnie, w jakim wieku powinno się rozpocząć przygodę z piłką nożną? Myślę, że na to nie ma reguły. Myślę, że jeżeli kochamy grać w piłkę i od malutkiego gdzieś widzimy tą piłkę, tak jak było u mnie, to każdy wiek jest najlepszy, ale nawet jeśli nie grałaś wcześniej, czy nie grałeś wcześniej w piłkę, a może pokochałeś piłkę, gdy miałeś 10-12 lat. Myślę, że to nie ma żadnej jakby różnicy, żeby zacząć się też w późniejszym wieku grać w piłkę. A jak wygląda wyłapywanie czy wychwytywanie takich perełek? Czy właśnie taki turniej jest w stanie pokazać umiejętności i możemy w kimś dostrzec talent? Taki prawdziwy talent, tak? Który pozwoli nam tę osobę wychwycić i być może poprowadzić, aby osiągnąć taką karierę jak wasza. Na pewno oczywiście podczas rywalizacji, podczas meczów są widoczne, tak jak mówisz, perełki, talenty, ale to nie o to chodzi. Przede wszystkim jaka jest idea turniejów naszych. My bardzo się cieszymy jeszcze, jak ja grałam. Teraz może jeszcze jestem troszeczkę więcej w Polsce i widzę więcej dziewczynki, czy właśnie polską naszą ligę, ale wcześniej było to niemożliwe i to były takie momenty, w których możemy spotkać się z dziewczynkami, możemy je zobaczyć. Tak jak mówisz, droga może przebiec różnie. Dziś ktoś jest perełką i talentem, ale jest jeszcze wiele lat pracy, mija dużo czasu, więc to wszystko może się zmienić na przestrzeni, tak jak mówię, czasu. Dlatego to, co jest najpiękniejsze, co dzisiaj będzie, to jest to, że możemy właśnie zobaczyć dziewczynki, które kochają piłkę, które, tak jak my byliśmy w ich wieku, była to pasja i dzisiaj to będzie na boisku i to jest, myślę, najważniejsze. Czy w tych turniejach na przestrzeni edycji to jest tak, że rywalizują same dziewczęta ze sobą, czy jednak robicie też turnieje mieszane? Nie, do tej pory to był turniej tylko i wyłącznie dla dziewczynek. Myślę, że przy tym zostaniemy, bo chcemy jednak, żeby ta piłka nożna kobiet się rozwijała w Polsce i dlatego takie turnieje myślę, że no, są idealną przestrzenią, żeby wyjść na szerokie wody i do tej pory gdzieś było to organizowane dla dziewczynek i myślę, że przy tym zostaniemy, bo chcemy, żeby to dziewczynki, coraz więcej dziewczynek grało w piłkę nożną. No właśnie, chciałam, żebyście opowiedziały o swoich początkach, ale takich typowo początkach, kiedy w ogóle zainteresowałyście się piłką, jak to wyglądało, czy to zrodziło się gdzieś tam w dzieciństwie? Za chwilę przejdę do kolejnego pytania właśnie związanego z tym. U mnie było tak, że kuzyn zawsze mi powtarza, że on przyjeżdżał na wioskę do mnie grać w piłkę, bo grał wtedy profesjonalnie w piłkę w Widzewie Łódź i byłam mniejsza od piłki, a ja już tą piłkę chciałam kopać, więc to były takie moje początki. Potem oczywiście w szkole, gdy poszłam do szkoły z kolegami na podwórku, pochodzę z bardzo małej wioski, więc zawsze po szkole spotykaliśmy się i graliśmy po prostu cały czas w piłkę. Mhm. Ja jestem, można powiedzieć, z takiej troszkę rodziny piłkarskiej. Tata też między innymi grał i był trenerem.
więc ja byłam zawierana na mecze tak naprawdę od najmłodszych lat i podobnie jak Ewa zaczynałam z chłopcami i później dopiero przeszłam do drużyny we Wrocławiu, do drużyny dziewczęcej. My już ostatnio o tym rozmawiałyśmy, prawda? Wspominałyśmy to, ale pytam nie bez powodu, dlatego że tak jak wspomniałyście obie, no gdzieś tam to zainteresowanie piłką, tą pasją zaczęło się w dzieciństwie, tak? Z kimś, kto jest nam bliski. Wcześniej częściej zdarzało się, że dzieci grały ze sobą po prostu na podwórku, tak? To była bardziej improwizacja, gdzieś tam takie bramki nieprofesjonalne. No dzisiaj częściej wybierane są jednak, myślę, orliki, które z jednej strony dają większą możliwość zetknięcia się z takim profesjonalnym sprzętem, no ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jest nieśmiały, no to jednak chyba na tym podwórku jest łatwiej trochę poćwiczyć i gdzieś tam popróbować, niż wyjść do takiego publicznego miejsca. Więc z jednej strony to jest chyba i wada, i zaleta. Myślę, że dwie opcje są bardzo dobre. Ja akurat i ja również Agata wychowałyśmy się w warunkach takich, że po prostu u mnie na wiosce jest bramka postawiona na murze, która stoi do dzisiaj i tam spędzaliśmy najwięcej czasu. Teraz są orliki, są boiska, gdzie można cały czas trenować i myślę, że to jest też bardzo dobre, bo jednak dzieci mogą na ten orlik przyjść i po prostu cieszyć się gromnie, nie myśląc o tym, czy będzie murawa prosta, czy będzie błoto, czy nie, bo jednak na orliku zawsze te warunki są bardzo dobre, ale myślę, że dwie opcje są bardzo dobre, żeby się rozwijać się w piłce nożnej. Właśnie, chciałam jeszcze Was zapytać, bo mówimy cały czas o tej popularności piłki nożnej w kontekście, no niestety męskiej piłki, tak? To znaczy, że jednak mamy chyba jeszcze sporo do zrobienia w tym temacie, ale jak porównałybyście, biorąc pod uwagę Wasze doświadczenia gry w piłkę i obserwacji tego, co się dzieje na boiskach w Niemczech, polski system szkoleniowy, jeżeli chodzi o rozwój właśnie kobiecej piłki i popularność? Ja myślę, że jako ogół piłka kobieca to już jest taki troszeczkę, można powiedzieć, mały dynamit, tak? To tak idzie dynamicznie, się bardzo szybko i dobrze rozwija. Oczywiście my jako Federacja Polska potrzebujemy jeszcze troszeczkę czasu, żeby gonić tych najlepszych. Ja zawsze mówię, że do tego potrzeba zaangażowania wszystkich, nie tylko oczywiście dziewczynek i kobiet grających na boisku, ale trenerów, wszystkich działaczy i tak naprawdę wszystkich, którzy kochają piłkę kobiecą, bo to tylko jako całość, wszyscy, jako jedność będziemy w stanie biec za tymi najlepszymi. A jak oceniacie popularność piłki nożnej kobiecej wśród kobiet? Nie chodzi mi o kobiety grające zawodowo, ale kobiety, które są kibicami. Czy one śledzą Wasze poczynania, czy reprezentacje polskie, czy Wasze klubowe? Tak, myślę, że tak, bo no sama widzę to, gdy siedzą kobiety na trybunach, więc myślę, że na naszych meczach pojawiają się mężczyźni, ale mi się wydaje, że większość to jednak kobiety, więc myślę, że to jest bardzo fajne i chcemy jak najwięcej kibiców bez względu na to, czy to są mężczyźni, czy kobiety, po prostu ci, co kochają w piłkę, niech przychodzą na trybuny i oglądają, jak gramy w piłkę. Chciałabym Was jeszcze zapytać o taki bardziej właśnie kobiecy aspekt piłki nożnej, czy w ogóle sportu. Rozmawiałam, pamiętam, z opolskimi siatkarkami, które opowiadały o tym, w jaki sposób też przyciągały kibiców na trybunę. Oczywiście chodziło głównie o grę, o rywalizację, o te emocje, które się udzielają też kibicom, ale o takie aspekty dotyczące na przykład, nie wiem, uczesania czy makijażu na boisku. Czy na to też się zwraca uwagę, czy jednak nie? Czy tutaj cały czas myślimy o tym, że trzeba jak najlepiej zagrać, dopełniać się zespołowo i walczyć o wynik? Oczywiście. Najważniejsza jest dyspozycja dnia, najważniejsze jest to, co pokazujemy na boisku, jednak w szatni tu Ewa potwierdzi, jest różnie. Niektóre dziewczyny potrzebują przed lustrem troszeczkę dłużej, żeby się gdzieś przygotować, tak, włosy, makijaż i tak dalej, a niektóre po prostu troszeczkę mniej, więc to jest tutaj, myślę, taka kwestia indywidualna, ale na boisku jako kobiety też chcemy dobrze wyglądać, więc myślę, taki balans trzeba tutaj zachować, żeby się po prostu dobrze czuć. No jak to w Waszym przypadku jest? Ile czasu poświęcacie, czy poświęcałyście w Twoim przypadku, Agata, jeżeli chodzi o przygotowanie do meczów, takie przed lustrem? No i ja bardzo lubię też mieć dobrze ułożone włosy, ale to musi być też bardzo wygodne, czyli jest to kucyk, który musi dobrze się trzymać, bo też no gram jednak też głową, więc ten kucyk musi być gdzieś tam stabilny i bardzo lubię, żeby on też dobrze wyglądał. Oczywiście
Też lubię, żebym na boisku dobrze wyglądała, ale to, co powiedziała Agata, dla mnie najważniejsze jest to, żeby jednak pokazać swoje umiejętności i tą dyspozycję dnia na boisku, ale oczywiście wygląd myślę, że też jest dla nas bardzo ważny, bo jesteśmy kobietami. Mhm. Agata, jak ty to wspominasz? Ja zawsze wahałam się, miałam kilka fryzur, ale i tak zawsze wracałam do takiego koczka tutaj u góry, co wiązało się z tym, że co chwilę jak gdzieś tam tą głową zagrałam, musiałam poprawiać, ale jednak mimo wszystko i tak mi było najwygodniej w tej fryzurze. Zwłaszcza, że no, my jako kobiety zwracamy uwagę bardzo mocno na wizerunek, a w waszym przypadku jest to też, no przecież jest prasa, tak, są zdjęcia, są filmiki, no nie ukrywajmy, wszystkie takie portale, może bardziej plotkarskie, ale nie tylko, zwracają uwagę, tak, przecież są wybierane jakieś, nie wiem, najbardziej kolorowe, barwne, rzucające się w oczy wizerunkowo piłkarki. Oczywiście, no mówimy cały czas o sporcie, ale chyba to też jest taka forma zabawy, tak, żeby patrzeć na ten sport całościowo, a nie wyłącznie jako na wysiłek fizyczny. Tak, ale ja jednak stawiam na wysiłek fizyczny, na pokazaniu tego na boisku co najlepsze i dla mnie jednak to jest najważniejsze, ale oczywiście dobrze wyglądać i dobrze się czuć przede wszystkim na boisku to też jest bardzo ważne. To dziewczyny, muszę Was zapytać jeszcze o taką podstawową rzecz, Wasze piłkarskie autorytety. Cristiano Ronaldo. W moim przypadku też był to męski idol, no bo jednak piłki kobiecej no, nie była tak dostępna. Mecz oglądałam tylko w wydaniu męskim, jak byłam, że tak powiem, jeszcze małą dziewczynką. Pierwsi moi idole to był, no może taki największy, Michael Owen, był też Zidane, więc... I to się coś zmieniło na przestrzeni tych lat, czy jednak stało wzorce? Nie, u mnie stały wzór to jest Cristiano Ronaldo, ale tak jak powiedziała Agata, bardzo chciałabym mieć jednak taką wzór z kobiecej piłki, ale w tamtych czasach niestety no nie było meczów gdzieś tam kobiet, ale na szczęście teraz już są i dziewczynki, które zaczynają grać w piłkę, mogą szukać tych wzorców w kobiecym wydaniu. Jesteście rozpoznawane na ulicach? To znaczy przychodzą dziewczyny, dziewczynki, żeby sobie, nie wiem, wziąć autograf, zrobić zdjęcie, czy po prostu powiedzieć jakieś dobre słowo? Tak, oczywiście zdarza się, że dziewczynki, no, które grają w piłkę, podchodzą i pytają o autograf. Oczywiście po meczach zawsze kibice na nas czekają i bardzo chętnie do nich podchodzimy, żeby oddać im to, że jednak przyszli na trybuny, nas gdzieś tam wspierali i chcemy zawsze oddać tym, że pójdziemy, porozmawiamy, uśmiechniemy się, czy damy autograf. Wracamy jeszcze w takim razie do polskiego turnieju. Pajor Tarczyńska, Visa Winter Cup 2023 w Opolskiej Stegu Arenie. O której godzinie startujecie? Warto przyjść i do której godziny można przyjść pokibicować? No i myślę, że też Was tam zobaczyć w akcji. Od godziny 9:00, 9:30 mniej więcej, 9:30 ruszamy, kończymy. Planowo 19:30, więc jesteśmy cały dzień z Ewą. Jesteśmy dla wszystkich, dla kibiców, obserwujemy mecze, więc serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję w takim razie Wam za wizytę w studiu i za rozmowę, a moim i Państwa gośćmi były Ewa Pajor i Agata Tarczyńska, polskie piłkarki. Dziękuję pięknie. Dziękujemy.